Cześć! Witajcie na kanale Kocham Zabawki. W dzisiejszym odcinku, spójrzcie, mam dla Was Super Zingsy z serii trzeciej, ale popatrzcie sami, jest to nowość, ponieważ mam tutaj właśnie w mojej lewej rączce, spójrzcie sami, super roboty, tak, właśnie tak. W drugim opakowaniu mam po prostu zwykłe same saszetki, które dzisiaj sobie również otworzę i sprawdzimy, czy uda mi się trafić, słuchajcie, na złotą figurkę. Dzisiaj będę poszukiwać. Kto lubi Super Zings, niech koniecznie stawi kciuka w górę, a ja zabieram się za otworzenie pudełek i szukania złotej figurki. No dobra, moi drodzy, to spójrzcie, tak się prezentują Super Zingsy, czyli moje dwa opakowanka z serii właśnie trzeciej. Spójrzcie sami, tutaj w tym pudełeczku są saszetki, a tutaj są super boty, właśnie tak. Jestem ciekawa, jaki bot trafi mi się, więc rozpocznę może od tego, zobaczcie, pudełeczka, uwaga, uwaga, otworzę sobie i słuchajcie, mam tutaj aż trzy takie fajne pudełeczka, spójrzcie sami, mam tutaj takie pudełeczka, ale fajny w ogóle Super Zings, zobaczcie, na samej górze. Kolejne pudełeczko koloru, zobaczcie, zielonego. No i kolejne, zobaczcie, koloru czerwonego. Które z nich wybiorę, jak sądzicie? Wiecie co? Wydaje mi się, że otworzę sobie może to pierwsze pudełeczko. Uwaga, słuchajcie, troszeczkę Wam bardziej przybliżę, żebyście wszystko dobrze widzieli. No dobra, to uwaga, muszę zdjąć tą folię, tylko oczywiście zapomniałam nożyczek. No dobra, uwaga, nożyczki już mam, zobaczcie. I otwieram sobie z foliki. Już się nie mogę doczekać, co tutaj takiego fajowskiego mi się trafi w środku. No dobra, uwaga, w ogóle fajnie wyglądało to pudełeczko, takie fajne, kwadratowe. Okej, uwaga, wyciągam i spójrzcie sami, co ja tutaj mam, jakiego robota, wyciągam go tylko. I zobaczcie sami, co to jest. Wow, ale fajowsko, spójrzcie, jaki fajny pomarańczowy. Zobaczcie, jak się przekręca w jedną i drugą stronę. A tutaj oto mój Super Zings. Wow, ale ekstra jest to, zobaczcie, złoczyńca i jest to, zobaczcie, pomarańczowy plecak, ale fajowsko, z takimi, zobaczcie, flutowymi ramionczkami. No to co, wkładamy sobie mojego Super Zingsa tutaj właśnie do środeczka, uwaga, i zobaczcie, jakie on w ogóle ma łapki, takie fajne, ruchome, fajnie w ogóle się prezentuje w tym robocie, ekstra, bardzo mi się podoba. Tutaj z tyłu, oczywiście spójrzcie, mamy taki mały czerwony przycisk, jak go sobie nadusimy, zobaczcie, nasz bot się przekręca! Wow, ale fajnie, troszeczkę wygląda, jak byłby na karuzeli, ale powiem Wam szczerze mówiąc, że ten guzik fajnie w ogóle dodaje tutaj tej takiej fajnej kombinacji. No i spójrzcie, nasz bot może w ten sposób właśnie sobie walczyć. I pomijając naszego bota, mamy tutaj jeszcze ulotkę, zobaczcie, w środeczku, tylko nie mogę jej na razie wydostać. Okej, wyciągam przezroczyste zabezpieczenie i spójrzcie, mamy również ulotkę. Tak ona się, zobaczcie, prezentuje. O, z jednej, spójrzcie, jak i z drugiej strony. I teraz muszę poszukać mojego bohatera, dowiedzieć się, jak on ma na imię. I słuchajcie, moi drodzy, mój Super Zings to jest Bat Pack, właśnie tak. O, oto mój pierwszy bot. Okej, uwaga, jeszcze troszeczkę się nim poobkręcam. Fajnie to wygląda, bardzo mi się podoba. No dobrze, to skoro, zobaczcie, otworzyłam pudełeczko z botem, to teraz tak, dla odmiany otworzę sobie z dwie saszetki i będziemy szukać złotej figurki. Może mi się uda, jak sądzicie? No dobra, moi kochani, słuchajcie, otwieram kolejne pudełeczko, właśnie tak. Uwaga, słuchajcie, wyciągam. O, rajciu, jak ciężko. No dobra, włożę tylko sobie tutaj to do środeczka. No dobra, uwaga, udało się. I spójrzcie, ile mam tutaj w środeczku, zobaczcie, saszetek do otworzenia, czyli jest mała szansa na zdobycie złotej figurki. Pamiętajcie, że złotą figurkę jest naprawdę bardzo ciężko zdobyć, no bo jest ich niewiele. No dobra, uwaga, biorę pierwszą saszetkę, zobaczcie, z brzegu i ją otwieram. No dobra, moi drodzy, uwaga, otwieram saszetkę i co takiego będę miała tutaj, spójrzcie. Wow, no po prostu nie wierzę, słuchajcie, mam srebrną figurkę. Jejka! Pierwszy raz udało mi się zdobyć srebrną figurkę. Jak ona w ogóle czadowo wygląda? Spójrzcie! Jejka! Jest to super bohater! Wow! Ponieważ ma białe oczka, to już bardzo dobrze wiecie. Jak ma żółte, jest to super złoczyńca. No dobra, zobaczcie, jest to deskorolka na takich czerwonych kółkach, ale fajowsko ma niebieską pelerynę. Ale co najważniejsze, zobaczcie, jest to srebrna figurka! No dobra, skoro udało mi się zrobić srebrną figurkę, naprawdę już mi się humor troszeczkę poprawił. Sprawdźmy sobie na ulotce, gdzie ona tutaj może być. Jak przede wszystkim się ona, słuchajcie, nazywa. Szukamy srebrnej figurki. Uwaga! Wiecie co, na razie tutaj jej nie widzę po tej stronie. Okej, zobaczmy na drugą stronę. Szukam. I jest ona, zobaczcie, chyba tutaj! Jest to Red Wiz! Wow, zobaczcie, to ona? Tak, to jest ona, całkiem podobna, wydaje mi się, że to ona. Czyli spójrzcie, udało mi się zdobyć, zobaczcie, srebrną figurkę, ale fajowsko! No dobrze, uwaga, srebrna figurka została odnaleziona, a była to, spójrzcie, deskorolka. Właśnie tak, taka fajna, malutka. Okej, to uwaga, słuchajcie, otwieram kolejną saszetkę. Pewnie nie będę już miała takiego fajnego szczęścia, że trafi mi się srebrna, a nawet i złota, słuchajcie, figurka. No na złotą, no po prostu wam powiem szczerze, że mam chyba marne szanse. Uwaga, otwieramy kolejną saszetkę, wyciągam ulotkę, spójrzcie, i mam tutaj kolejnego bohatera, a jest to, zobaczcie, super bohater i jest to napój, wow, ale fajowski, cały zielony, zobaczcie, z żółtą pelerynką, fajnie się prezentuje, zaraz zobaczę na ulotce, jak on ma na imię. Spójrzcie, a oto moja ulotka i jak zobaczycie sobie, przyjrzycie się bardziej bliżej, tutaj jest mój Justice, właśnie tak, to jest on i zobaczcie, będzie on walczył z tropikiem, uhu, ale wojowsko, mam nadzieję, że może uda mi się trafić właśnie na tropika, wtedy będą mogli, zobaczcie, sobie powalczyć między sobą, a ja tymczasem zabieram się za otworzenie kolejnego bota. No dobra, to zobaczcie, to jest moje kolejne pudełeczko, gdzie można zobaczyć, zdobyć super bota, właśnie tak, plus dodatkowo Super Zingsa. No dobra, uwaga, otwieram, ściągam przezroczystą folijkę, bo jest tak zapakowane. Okej, uwaga, prawie już jest otworzone. No dobra, i uwaga, sprawdźmy, co tam takiego skrywa się w środeczku. Słuchajcie, uwaga, czekajcie, bo nie mogę tutaj tego w ogóle otworzyć. O, może tak będzie jednak lepiej. No dobra, otwieram. Mam coś zielonego, słuchajcie. O, coś brązowego tam wystaje. Uwaga. No chodź do mnie, chodź. Czekajcie chwilkę, bo mam małe problemy. Mój Super Zings nie chce wyjść. O, wow, ale jaki czaderski. Zobaczcie ten bot. Fajowsko wygląda, jest cały zielony. Przypomina mi troszeczkę takiego, wiecie co, pająka, ale czadowo wygląda. Bardzo mi się podoba. I zobaczcie, moim Super Zingsem jest to właśnie oto taki Super Zings, spójrzcie sami, tylko tak trochę nie wiem, co to jest takiego, może wy w komentarzu mi dacie znać, co to jest za Super Zings. Włożę go właśnie sobie tutaj do tego bota, spójrzcie sami, będzie na pewno się świetnie prezentował, o tak, i co on robi? On nic nie robi, on tylko po prostu sobie stoi. To dzieciaki, zobaczcie, otworzyłam dwa boty, no niestety nie udało mi się trafić na złotą ani srebrną figurkę właśnie z tej serii, za to mam, zobaczcie, dwa fajne boty, jeden, który rusza rączkami, a drugi po prostu stojący, naprawdę bardzo fajnie się prezentują, ale wiecie co, to nie koniec odcinka, ponieważ otworzymy sobie jeszcze kilka saszetek i będziemy szukać srebrnej, może uda mi się drugą srebrną figurkę znaleźć, a może nawet i złotą. No dobrze, słuchajcie, otwieram kolejną saszetkę i uwaga, otwieramy. Sprawdźmy, co tam skrywa się w środeczku. Ulotka i mamy również, zobaczcie, wow, mamy buteleczkę, zobaczcie, czerwona butelka i jest to, zobaczcie, wow, fajnie to wygląda. Ogólnie ma fajną w ogóle zieloną pelerynę. macie takiego Super Zingsa, to musicie dać mi znać koniecznie w komentarzu, a ja już zaglądam do ulotki i sprawdzam, z kim on tak naprawdę będzie walczył i jak po prostu się on nazywa. Jest on, zobaczcie, super złoczyńcą. No dobra, to uwaga, otwieramy kolejną saszetkę. Tam, tam. Jestem ciekawa tym razem, jaka figurka trafi mi się, słuchajcie, kochani, w środku. To słuchajcie, otwieramy. Wow, coś fioletowego widzę. Uwaga, uwaga, wyciągam. Mamy piłkę, spójrzcie, jest jaka fajniutka, taka malutka, ale czarowo w ogóle ona się prezentuje. Jest to, słuchajcie, super bohater, ponieważ ma białe oczka. No dobra, to uwaga, słuchajcie, otwieram ulotkę, żeby dowiedzieć się, jak ta nasza piłka, słuchajcie, się nazywa. Uwaga, uwaga, szukacie ze mną? Mam nadzieję, że tak. No dobra, tutaj nie ma jej chyba, więc wydaje mi się, że będzie raczej po drugiej stronie. Przesuwamy. A nie, tutaj jej nie ma, słuchajcie, więc ona musi być gdzieś tutaj, ta piłka. Tutaj jest jakaś Big Dangi, tylko ona to, słuchajcie, jest koloru pomarańczowego, a ja mam koloru fioletowego. No dobrze, słuchajcie, to otwieram ostatnią saszetkę. Mam ostatnią szansę, więc wybiorę sobie, o, właśnie może tą tutaj, słuchajcie, właśnie tak. I sprawdźmy, co tym razem mi się trafi w środku. Uwaga, uwaga, otwieram i co tutaj będę miała? Wow, coś fioletowego, w środku oczywiście jest ulotka i mamy, zobaczcie, taką fajną oto postać. Jest to również super bohater z zieloną pelerynką. No dobrze, dzieciaczki, rozpakowałam, słuchajcie, dzisiaj sobie dwa roboty właśnie tak, gdzie również znalazłam, zobaczcie, figurkę. Dodatkowo trafiłam na srebrną figurkę, która była właśnie deskorolką. Powiem Wam szczerze, że naprawdę się nie spodziewałam, że uda mi się trafić na srebrną figurkę Super Zingsa, ale jak widzicie, udało mi się. Wy koniecznie zostawcie kciuka w górę, dajcie znać w komentarzu, czy Wy macie złotą lub srebrną figurkę właśnie z serii Super Zings. Koniecznie zostawcie kciuka w górę, ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!